Witam Was w kolejnym odcinku z TFT. Dzisiaj zrobimy patch 10.10, czyli ten, który wejdzie jutro. Jeżeli chodzi o ten patch, o 10.11 i 10.12, to mają to być małe patche, bo 10.12 właśnie będzie wprowadzał nowe postacie i nowe cechy. Tak, zapowiedzieli to, że nie będą zmieniać całego świata, tak jak to było w pierwszym i drugim secie, tylko po prostu zmienią rotację czempionów oraz cech. Czyli ten i kolejny patch powinny być małe. Ale zobaczymy, co tutaj pozmieniali. Na początek nowy świat, tak jak co patch w tym świecie każdy dostanie dwa skończone już itemy. I taki trik jest z tym, że wszyscy dostają takie same itemki oraz te itemki jakby nie będą podwojone, czyli nie dostaniecie dwóch warmogów, tylko dostaniecie, przypuśćmy, Static Shiva i Warmoga. Generalnie bardzo fajnie to może wyglądać. Od początku już możecie sobie jakiegoś tam builda ustawić i pod niego iść, bo macie dobre itemy. Ciekawy świat, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Jeżeli chodzi o zmiany systemowe, które oni tutaj wprowadzają, to świat, w którym dostawaliście Force of Nature na 5 levelu, zostaje troszkę zmieniony przez to, że ten świat was zmuszał do wbijania 5 levela jak najszybciej. Teraz po prostu dostaniecie go na stage'u 3.1. Czyli to jest ten stage po kragach, o ile się nie mylę. Nico Help, teraz jak już nie będziecie mogli go użyć, czyli po prostu wszystkie postacie będą z puli wykorzystane, to wyskoczy wam wiadomość, że macie error, że wszystkie postacie zostały wykorzystane, czyli taka po prostu zmiana systemowa mała. Zmniejszyli szanse na to, że będą randomowe pełne itemki na karuzeli z 4% do 1%, czyli bardzo duża zmiana. I itemki wypadają trochę częściej w minionach przed raptorami. Generalnie często było tak, że na raptorach dostawaliście całkiem dużo ilości itemów, teraz będziecie dostawali więcej na kragach, na wilkach i na minionach, żebyście wcześniej mogli podjąć decyzję, w co chcecie iść. Tak to powinno wszystko wyglądać. Jeżeli chodzi o zmiany cech, to nie ma tutaj za dużo tych zmian, bo tak jak mówiłem, jest to dosyć mały patch. Mech dostaje kolejnego nerfa, tym razem na AD. Wcześniej dostawał dwa razy na HP nerfa. Infiltratorzy dostają lekką zmianę, po prostu naprawili, że będą oni teraz skakali, jak nie ma nikogo w zasięgu. Piraci z 20 do 25% zwiększona szansa na dropienie itema, to jest całkiem duża zmiana. Czterech piratów, jak wam się uda wcześniej sforsować, jak traficie się szybkiego gangplanka, to możliwe, że będzie się opłacało. I rebele dostałem całkiem dużego buffa na drugim i na trzecim poziomie. Bardzo duży buff. I z tego co wiem, to będą kolejne buffy do rebeli w tym patchu, tak więc możliwe, że rebele wrócą. Jeżeli chodzi o zmiany postaci, to tak jak było tutaj opowiedziane w ostatnim patchu, chcieli oni wzmocnić postacie za 1 golda, ale co się okazało, wzmocnili je za bardzo i Poppy oraz Xayah sobie mocno szalały. Tak jak powiedziałem, Xayah mogła być mocna, była ona mocna, nie spodziewałem się, że Poppy będzie aż tak mocna. Tak więc Poppy dostaje nerfy, nie są to jakieś kolosalne nerfy, myślę, że dalej będzie grywalna, po prostu trochę zmniejszyli damage oraz tarczę. Xayah dostaje 5% mniej AD, Twisted Fate dostaje nerfa na damage na trzecim poziomie i Ziggs wraca do swojej pierwotnej postaci, czyli 40 many, czyli dwa serafy na Ziggsie mogą znowu być mocne. Pamiętajcie o tym, że był już buff do rebeli w tym patchu, teraz jest buff do Ziggsa i o ile się nie mylę, to będzie jeszcze buff do Yasuo. Tak więc całkiem duży buff rebeli, myślę, że może być to kompozycja, która będzie grywalna. Postacie za 2 golda, Yasuo, tak jak mówiłem, 100 HP więcej dostaje oraz troszkę mniej many potrzebuje, żeby się odpalić. Postacie za 3 golda, Karma troszkę była słaba, troszkę jest słaba w tym patchu, tak więc zwiększają jej procent attack speeda, żeby ona była częściej używana niż tylko w kompozycjach darkstarowych. Możliwe, że to trochę ją wzmocni, nie wiem w jakich kompozycjach ona mogłaby być grywalna, oprócz Sniper Darkstar albo kompozycje podobne do tego. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Możliwe, że jakaś karma na drugim, trzecim poziomie z Rabadonem będzie fajnie działała. Syndra też dostaje całkiem duże buffy, bo jak na postać, która powinna kierować, to nie robiła ona wystarczająco dużych obrażeń. Jeżeli chodzi o postacie za 4 golda, to Kaylee dostaje nerfa na trzecim poziomie, bo ona po prostu zadała kolosalne obrażenia w porównaniu do postaci
do innych postaci za 4 golda, tak więc tutaj dostaję nerfa. Wiadomo, że to się rzadko zdarza, ale jednak jak się zdarzy, to mieliście praktycznie insta wina. Velkos dostaje lekkiego buffa na pierwszym oraz drugim poziomie i Wukong dostaje zmianę systemową, że lepiej celuje swoim ultem. Postacie za 5 golda, tutaj chyba nie ma jakichś dużych zmian z tego co pamiętam. Nie ma w ogóle zmian do postaci za 5 golda, tak więc przechodzimy do itemów. Tu są całkiem duże zmiany. Kielich, który na początku tego seta nie był często grywalny, bo ludzie nie wiedzieli jak go używać, tak teraz stał się bardzo OP i powstały buildy, tak zwane printery, że oni drukowali manę. Kielich jest ciekawym itemem, bo jak macie jeden kielich, to jest on całkiem słaby, jak macie dwa albo trzy, to nagle staje się mega OP. Tak więc zmniejszałem te kielich z 10 do 8 many, żeby postacie musiały jeszcze raz zaatakować w wielu przypadkach, żeby odpalić ten kielich, na przykład u Sony. Jeżeli chodzi o Morello i Red Buffa, to znowu dostałem lekkie nerwy z 27 do 25%, pierwotnie były na 30%, więc znowu lekkie buffy dla postaci, żeby kontrolować postacie, które się leczą. Deathblade dostaje jednego staka na start, teraz jak zabijecie jedną postać z Deathblade'em, to ten item będzie tak samo dobry jak Infinity Edge, więc jest to po prostu alternatywa albo kolejna opcja dla waszych postaci kierujących, które biją głównie z basic ataków, więc fajnie, fajne buffy dla Deathblade'a oraz nerf dla Kielicha. I to by było w sumie na tyle, jeżeli chodzi o ten patch. Tak jak mówiłem, jest to troszkę mniejszy patch. Tutaj jeszcze kilka naprawionych bugów. Jak macie Gia na Jinie albo na jakiejś innej postaci jak Shaco, to nie stracą oni swojego wzmocnionego ataku. Czyli jak Jin umarł na czwartym strzale i wstaje z Gia, to będzie on dalej miał ten czwarty strzał, a kiedyś go tracił. Był to po prostu bug. I większych tutaj zmian nie ma, tak więc dosyć mały patch, czekamy na patch 10.12, który wprowadzi nowe postacie, nowe cechy, to będzie raczej kolosalny patch, bo ten świat z nami zostanie na dłużej, ten świat galaktyczny, bo bardzo dobrze on się przyjął, w końcu zrobili oni set, gdzie wiele kompozycji jest grywalnych. Przeważnie wygląda to tak, że w pierwszym i w drugim secie przynajmniej tak było, że dwie albo trzy kompozycje są grywalne, jedna jest specyficzna i reszta to jest gigantyczne gówno, a tutaj o dziwo jest tak, że wiele kompozycji jest grywalnych i bardzo mnie to cieszy, bo tego w TFT brakowało, tak więc zapraszam was do lajkowania, subskrybowania i piszcie w komentarzach, co jeszcze chcielibyście zobaczyć. Do usłyszenia.